Nie przynieśliśmy nic na świat, zaiste, ani też wynieść nic nie możemy. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 7 werset. Nic. Ta historia jest o niczym. Zupełnie niczym. Zupełnie o niczym. To jest to, co przyniosłeś ze sobą na świat, kiedy się urodziłeś. Po prostu nic. Zero. Pewien zamożny człowiek miał drogi samochód i miał też w swoim samochodzie mały, nowy testament, który upchnął w schowku, bo nie wiedział, co z nim zrobić. Pomyślcie o tym. Wieczne Słowo Boże, wskazujące drogę do wiecznej radości, będące odpowiedzią na wszystkie grzechy i smutki życia i śmierci, a on nie wiedział, co z nim zrobić. Wiedział, jak obchodzić się z pieniędzmi, jak zarabiać więcej. Wiedział, jak zdobyć piękny dom i jak spotykać się z ważnymi ludźmi, ale nie znał prostej Bożej drogi zbawienia. Jak biedny może być bogaty człowiek? Potem był wypadek. Potem był wypadek samochodowy. Wezwano karetkę, a on nie mógł zrobić nic poza czekaniem. Dobrze wiedział, że mógł zostać zabity. Jego ręka sięgnęła po dokumenty, a jego palce natrafiły na ten mały Nowy Testament. Po raz pierwszy otworzył go i przeczytał ten werset o niczym. Był to pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 7 werset. Nie przynieśliśmy nic na świat zaiste, ani też wynieść nic nie możemy. Poczułem się tak, jakbym został uderzony piorunem, powiedział później. Zdał sobie sprawę, że gdyby został zabity, cały jego dobytek zostałby zredukowany do pierwotnego zera. Nic nie zostałoby na wieczność. Ani jeden grosz całego jego bogactwa nie byłby nadal jego w chwili po jego śmierci. Po śmierci jest coś, co nadal byłoby jego. Jego grzechy. Tych nie można się pozbyć po śmierci. Trzeba się ich pozbyć przed śmiercią. W przeciwnym razie będą twoje na zawsze. Przez nieskończone wieki wieczności. Czy możesz w tej chwili wyobrazić sobie tę straszną prawdę? Stać przed Bogiem w swoich grzechach? Ten ogromny, okropny dług za moje grzechy został spłacony przez tego, który mnie kocha i umarł za mnie na Golgocie. Jego drogocenna krew oczyszcza teraz wszelkiego grzechu, a to oczyszczenie jest na zawsze. Po mojej śmierci wszystko, co posiadam, również zostanie pozostawione dla kogoś innego. Pan Jezus jest mój na zawsze. Nie mogę go stracić, ponieważ on nie może stracić mnie. Kiedy Bóg patrzy na mnie, widzi również Jezusa teraz i na zawsze. Nie przynieśliśmy nic na świat zaiste, ani też wynieść nic nie możemy. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, werset 7.